Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Spotykamy się, żeby zaprezentować Państwu nowego zawodnika, Zemanuela. Razem ze mną jest dzisiaj dyrektor sportowy Wisły Kraków S.A. Manuel Junco i wyjątkowo w roli tłumacza asystent trenera Gonzalo Fejo. Ze, w imieniu zarządu chciałabym bardzo serdecznie powitać Cię u nas w klubie, życzyć wielu sportowych sukcesów i nie przedłużając wstępów, oddaję głos panu dyrektorowi. Dzień dobry, witam. Dzisiaj prezentujemy nasz nowy zawodnik Zemanuel. Zemanuel jest zawodnik, który może grać różne pozycje w ataku, prawego skrzydła, lewego skrzydła, napastnik. On jest wychowankiem Braga, która jest jeden z najlepsza akademia piłkarska w Portugalii. Był też zawodnik Boavista, tam zagrał trzy bardzo dobre sezonie i był zatrudniony przez FC Porto. I on będzie u nas wypożyczony do końca sezon z opcją. Chciałbym tylko powiedzieć, że witamy Cię w klubie i powodzenia. Zé, bardzo proszę o kilka pierwszych słów. Olá, boa tarde. Sou Zé Manuel. Estou muito feliz por estar aqui na Polónia, num grande clube, que é o Wisła Cracóvia. E estou-me a adaptar bem, estou a gostar da cidade, está a ser bom estes primeiros tempos aqui. Dzień dobry, jestem Zé Manuel, miło Was poznać. Chcę Wam powiedzieć, że już teraz, że jestem bardzo zadowolony z tego, że się znajduję w tym wielkim klubie. Już od paru dni pracuję z zespołem i moja adaptacja na razie przebiega bardzo, bardzo dobrze. Agradecer a confiança deste clube, que desde o início depositou em mim uma enorme confiança e mostrou que me queria muito aqui. Por isso agora é trabalhar para poder estar bem o mais rápido possível para poder ajudar o clube a continuar a ganhar. Podziękować od razu zaufanie, które osoby z klubu mi podarowali. Od samego początku poczułem bardzo duże zaufanie, bardzo duże wsparcie, więc teraz moja rola jest wkładać dużo pracy, żeby mógł pomóc temu klubowi i tej drużynie. Dziękuję bardzo. Zarówno pan dyrektor, jak i zawodnik są do Państwa dyspozycji. Jakieś pytania? Bartosz Karcz, Dziennik Polski, Gazeta Krakowska. Mam pytanie do Zemanuela. To pierwszy klub spoza Portugalii, w którym będzie występował. Czy podjęcie takiej decyzji o opuszczeniu ojczyzny było dla niego trudne, bo to nowy kraj, nowe obyczaje, nowe okoliczności? Sim, é uma mudança grande, mas eu queria dar este passo e apareceu a oportunidade de representar o Wisła e estou muito contente por estar aqui. Estou muito surpreendido por as condições do clube, porque mostra que é um grande clube e não fazia ideia, não tinha ideia das condições aqui e estou muito entusiasmado. Tak, to duża zmiana w mojej karierze, w moim życiu. Natomiast jest to krok, który chciałem podjąć w tej chwili. Jestem bardzo zadowolony, że Wisła mi zaufała i że też wybrałem Wisłę. Na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony warunki, struktury klubu. Na razie mam tylko i wyłącznie świadomość, że trafiłem do wielkiego klubu, który tak funkcjonuje, który ma takie warunki i jestem bardzo zadowolony z decyzją, którą podjąłem. Tak, proszę. Adam Delimat, Radio Kraków. Ja spróbuję o portugalsku zapytać o ten proces aklimatyzacji tutaj, bo mówi się zawsze, że kiedy zawodnik przychodzi do innego kraju, no to jest troszeczkę mu trudno na początku, ale tutaj chyba powinno być łatwiej, bo jest sporo zawodników z tych krajów latynoskich w szatni. Olazy, eu queria perguntar sobre o processo da aclimatação, de acostumação em Polónia, em Cracóvia, porque
frequentemente quando o jogador de outro país chega à Polônia, chega a outro país, diz-se que precisa muito tempo para se acostumar ao clima, ao equipa, ao time, mas pelo menos na minha opinião aqui vai ser um pouco mais fácil, porque não sei se já conheceste alguém da equipa, penso que sim. Aqui temos muitos jogadores da Espanha, temos o treinador da Espanha, também o assistente, então acho que não será um problema tão grande assim. Sim, já tive a oportunidade de conhecer a equipa, também os espanhóis, jogadores espanhóis e o treinador, e acolheram-me muito bem e facilita muito a adaptação aqui. Quanto ao clima, para já não notei muita diferença em Portugal, creio que é parecido, mais no inverno, vou esperar para ver, mas estou tranquilo quanto a isso. Tak, już miałem okazję pracować i poznać swoich kolegów, swoją drużynę, złapać dobry kontakt z Hiszpaniami, też rozmawiać z trenerem, więc nie mam obawy co do mojego procesu adaptacji, który na razie przebiega bardzo dobrze. I odnośnie temperatury, klimy, na razie może porównać do Portugalii, nie jest duża różnica, także czekamy na to, co się będzie działo w zimie. Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Pan dyrektor mówił, że możesz grać na różnych pozycjach, na środku ataku, także na prawym skrzydle. Ja chciałem zapytać, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej i jakiej się widzisz w tym zespole, gdzie, w jakim systemie gry? Dużo ty mi spojrzysz, chodź wyfrać przysięż na atak, chodź awansację, chodź pozierzeć do zamiast. Ja pytam, jak posiciałem w centrum jogando, jak system i como é que tu vês com o jogador? Sim, em Portugal há duas épocas joguei no centro, agora na época passada joguei na esquerda e na direita, por isso acho que estou perfeitamente adaptado nas três posições da frente, por isso cabe ao míster ver durante os treinos em que posição que me quer colocar, e eu trabalharei para provar que tenho qualidade. Agora, como jogador, depende a jogar na frente, gosto muito de me movimentar, sou um jogador móvel na frente e é isso, tecnicista e um jogador que procura muitas diagonais, e agora é adaptar-me ao sistema do treinador e para tirar o máximo rendimento de mim e dos meus colegas. Dwa lata temu w Portugalii grałem cały sezon jako środkowy napastnik. Ostatni sezon grałem najczęściej na skrzydłach, po prawej, po lewej, więc jestem adaptowany i umiem grać na wszystkie pozycje w ataku. Odnośnie tego, jak się widzę jako zawodnik, na pewno jestem bardzo mobilnym zawodnikiem, który opiera swoje gry na grę techniczną. Bardzo lubię wykonać ruchu bez piłki, diagonalnie atakować plecy, linię obrony. I teraz jest praca na treningów, żeby pokazać się trenerowi, żeby on decydował, w jakiej pozycji najlepiej mogę pomóc zespołowi. I z mojej strony zrozumieć jak najszybciej i wypracować dynamiki razem z zespołem, zrozumieć co się ode mnie wymaga. I pokazać, że mam jakości, że mogę pomóc temu zespołowi. Tak, proszę. Piotr Jabor, Inter. Ja mam pytanie z Emanuel. Ostatnie pół rok spędził Vitória Setúbal. I czemu tam nie został, bo zagrał większość meczów? Czy dlatego, że klub nie chciał przedłużyć wypoczynienia, czy może z Emanuel chciał spróbować czegoś nowego? Jogaste quase todos os jogos, e porque é que não ficaste, foi o Setúbal que não quis, ou tu quiseste dar outro passo? Sim, tinha a hipótese de ficar em Portugal, mas eu preferi dar este passo porque acho que a minha carreira precisava
de outros objetivos e de outro, de outro, de uma, de outro projeto que me aliciasse mais e apareceu o ISO e estou muito contente por estar aqui a lutar por grandes objetivos. Claro que tinha hipótese de continuar em Portugal, mas acho que estar em Portugal a lutar por objetivos inferiores não me estava a motivar muito, por isso resolvi dar este passo e estou muito contente por estar aqui. Mesmo caso estás em Portugal e continuas a sua carreira em Portugal e na tua mente recebem nadavas em Rosmiar e na cela moia carreja, pojawiła się opcja Wisły i decydowałem podjąć ten krok odejścia z Portugalii. Trafiłem do wielkiego klubu, który walczy o wielkie cele. I jeszcze raz, mógłbym zostać w Portugalii, natomiast nie byłem już zbyt zadowolony, zbyt zmotywowany walczyć o niższe cele. A tutaj wierzę, że mogę walczyć o większe cele, dlatego podjąłem ten krok. Bartosz Karcz. Chciałem spytać Manuela o to, co wie o Wiśle, w jaki sposób, czy ma orientację, w jaki sposób Wisła gra i również o Polską Ligę, jak ona wygląda, czy przed podjęciem decyzji, w jaki sposób pytał się osób, które mają wiedzę na ten temat. Jak zawsze o Wisła, manera, jak ekipa joga i sobre a Liga. O que é que conheces, que informações é que recebeste desde que vieste das pessoas com quem? Sim, já tive a oportunidade de ver dois jogos do Isla, pareceu-me bem, acho que me vou integrar bem no sistema de jogo, acho que me vou adaptar bem porque podemos ter um ataque muito móvel e acho que eu me posso enquadrar no estilo do Isla. Quanto à Liga, eu não acompanhava muito esta Liga, acompanhava mais porque tenho um amigo aqui a jogar no Legia e acompanhando, sei que os oito primeiros passam à fase de apurar o campeão e os restantes lutam pela manutenção. Já me estiveram a dar bases das equipas, mas algumas equipas são desconhecidas para mim, mas outras tenho conhecimento que tem qualidade. Miałem okazję oglądać ostatnie dwa mecze Wisły, poza tym też pracę z zespołem. Mi się wydaje, że zespół jest dobrze zorganizowany, zespołem, z którym ja mogę się łatwo zaadaptować ze względu na to, że w ataku jest duża mobilność, duża rotacja między ofensywnymi zawodnikami. Odnośnie polskiej ligi, nie jest ligę, którą oglądałem regularnie, natomiast miałem informację, bo mam kolegę, który gra w Legii. Wiem, że ta liga podzieli się w ostatniej fazie na pierwszą ósemkę, która walczy o mistrzostwo i o Puchar Europejski. Druga ósemka, która walczy o utrzymaniu. I więc wiem, jak to funkcjonuje. Tak samo wiem, znam bazę niektórych klubów, niektóre drużyny, taki kręgosłup, natomiast z czasem będę znał i będę wiedział więcej o wszystkich zespołach. Gi. Damian Gołąb, Gazeta Wyborcza. Wiem, że Emanuel wciąż formalnie jest piłkarzem FC Porto i chciałem zapytać, czy jeszcze liczy, że mimo wszystko, być może dzięki dobrej grze w Wiśle, przebije się do pierwszego zespołu, czy raczej już zdaje sobie sprawę, że, no, że może się to nie udać? Oficialmente ainda é jogador do Porto e se vindo aqui tens esperança que depois de uma boa temporada aqui que sejas chamado à primeira equipa do Porto ou pensas que não vai acontecer? Sim, claro que tenho o contrato ainda mais 3 anos com o Porto e sou um jogador emprestado, mas também há uma cláusula de compra aqui. Por isso só me resta trabalhar diariamente e o que tiver que acontecer, acontece. Se tiver que regressar, regressarei. Se tiver que ficar aqui no ISO, também ficarei satisfeito. O que interessa é trabalhar diariamente e depois as coisas acontecem naturalmente.
To prawda, że jeszcze mam 3 lata kontraktu z FC Porto, natomiast też prawda, że Wisła ma opcję wykupienia na koniec sezonu, więc ja się skupię na mojej pracy codziennie, żeby pomóc Wiśle, żeby robić dobry sezon, a potem co będzie musiał się wydarzyć, to się wydarzy. Na dzień dzisiejszy się skupione tu i teraz na moją pracę w Wiśle. Tak, Bartosz Karcz. Chcę spytać o przygotowanie, bo sezon już trwa. Czy Emanuel jest już do grania od razu gotowy, czy potrzeba jeszcze troszkę nadrobić zaległości? W jakiej formie fizycznej jest zawodnik? Jeszcze durante época i pergunté se estás preparado para jogar ou se fisicamente ainda tens que te preparar para poder jogar. Sim, não estou preparado como o resto dos meus companheiros, mas não parei durante as férias e sinto-me preparado. Por isso agora é trabalhar mais um bocado em cada treino que os meus colegas e apanhar rapidamente o comboio, mas sim, sinto-me em condições para jogar, mas não as condições que já devia estar se estivesse no início com os meus colegas, mas sinto-me em condições e agora é trabalhar todos os dias para chegar o mais rapidamente possível à melhor forma. Nie jestem w tej samej fazie przygotowania niż moich kolegów, natomiast nie przestałem trenować, więc byłem w treningu cały czas i teraz droga jest codziennie po każdym treningu dołożyć trochę pracy, porównując do innych zawodników, którzy już są w innym rytmie, żeby do nich dołączyć. Natomiast jestem przygotowany do gry. Jeszcze raz, nie w tej samej fazie i nie na tych samych warunków, co zawodnicy, którzy rozpoczęli sezon i którzy przepracowali cały okres przygotowawczy. Natomiast z dodatkową pracą po każdym treningu wiem, że szybko dojdę do tej formy i porównując do moich kolegów. Tak, proszę. Ja tak jeszcze troszkę kontynuując to poprzednie pytanie o to, kiedy można ewentualnie spodziewać się debiutu i też czy zdaję sobie sprawę z tego, jaki tutaj mecz czeka Wisłę w sobotę. Mais una pregunta un poco continuando aquela sobre a tua estreia, porque não sei se você já sabe que neste sábado aqui temos jogo mais grande para os fãs, mais importante, os derbys com Cracóvia. E queria perguntar será que o treinador puder contar contigo neste jogo ou é cedo demais um pouco? Sim, acho que já está tudo tratado e acho que já pode contar comigo se assim o entender. Já me têm falado do jogo de sábado, já as pessoas, os jogadores mais experientes que estão cá mais tempo, vocês conhecem e da equipa técnica têm falado deste jogo, têm preparado a equipa para este jogo, sabemos da importância deste jogo para todos os adeptos. E estamos a preparar e eu, como os meus colegas, estou preparado e, se o Mister entender, sou mais um para ajudar e para que sábado corra tudo bem e podermos ganhar aqui o jogo ao Cracóvia. Jeżeli chodzi o dokument, o takie sprawy formalne, wszystko jest załatwione, więc jeżeli tylko trener będzie chciał liczyć na mnie, to ja jestem w stanie, mogę grać. W sobotę odnoszę mecz derbowy. Wiele już mi przekazywali bardziej doświadczeni zawodnicy, którzy są tutaj od wielu lat, którzy doskonale wiecie, jacy to są zawodnicy, więc zdaję sobie sprawę, że to wielki mecz. I tak jak mówię, jeżeli trener tylko uważa, że mogę pomóc zespołowi, to będę gotowy to robić, żebyśmy w sobotę wygrali na ten stadionie przeciwko Krakowi. Grzegorz Wojtowicz. Ja mam pytanie z kolei do pana dyrektora Manuela. Chciałem zapytać właśnie jeszcze o tą klauzulę odstępnego, bo pojawiły się informacje, że sięga ona tak mniej więcej 700 tysięcy euro. Czy można to potwierdzić? I przy okazji jeszcze chciałem zapytać, kiedy można spodziewać się finalizacji transferów dwóch pozostałych zawodników, którzy już tu są na testach medycznych. Mhm.
Od naszej strony nie możemy potwierdzić wartość kwota odstępnego, bo są klauzule w umowie. Jak powiedziałem wcześniej, oczywiście to jest zawodnik wypożyczony. W końcu sezon do 31 maja mamy opcję. Nie ukrywam, że w tym momencie są dwa zawodnicy tutaj w Krakowie na badania medyczne i następne parę dni będą wiadomości i będziemy was poinformować, jaka jest sytuacja z tym dwa zawodnicy. W związku z tym, że ta kadra się powiększy o trzech zawodników, czy planujecie, nie wiem, jeszcze jakieś wypożyczenia albo odejścia zawodników, którzy no, w tej sytuacji już będą rzeczywiście mieli mniejszą szansę na grę? Tak, nasz cel jest przede wszystkim, żeby mieć dwa zawodnice w każdą pozycję, tak? Wiem, że wtedy jak będą sytuacje, że na przykład zawodnice nie będą mieć możliwość do grania, wtedy będziemy szukać wypożyczenia. Wiem, że okno transferowe zostaje otwarte do 31 sierpnia i do ostatnie dzień wszystko może być, tak? Wiem, że, ale nasz cel jest, żeby mieć dwa zawodnice w każdą pozycję. Z trzema bramkarzami, 22 piłkarzy plus trzech bramkarzy, 25, taką kadrę na koniec sierpnia chce pan mieć? 24-25, tak. Mhm. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Bartosz Karcz, proszę bardzo. Dwa pytania. Jedno, skąd numer 70, a drugie, czy Emanuel będzie w Krakowie mieszkał sam, czy ma rodzinę, jak to wygląda? Pierwszy jest skąd numer, tak? Pierwszy numer. Mieszkam w Krakowie, ale tylko już tam. I teraz, jaki etap w Krakowie, może być słodzenia, to jest jeszcze Jest numer, é um número que me tem acompanhado há bastante épocas, há seis épocas, e é um número que me diz muito, porque foi o número que eu me estreiei na Primeira Liga Portuguesa e que cresceu junto comigo como jogador, por isso é um número que eu vou usar sempre toda a minha carreira se estiver disponível, por isso. E em relação à outra pergunta, estou a procurar casa e logo que tenho a casa, a minha mulher e a minha filha vêm viver comigo, logicamente, e apressará ainda mais a minha adaptação, porque torna tudo mais fácil quando temos a família aqui perto. Nosso número, este número que mam od bardzo dawna, jest to numerem, z którym zadebiutowałem w pierwszej ligi portugalskiej, numerem, z którym udało mi się dokonać krok po kroku i coraz bardziej zbudować moją karierę, więc jest to numerem, który jeżeli tylko będę miał możliwości, będę miał na koszulce w całej swojej karierze. Nasze drugie pytanie, w tej chwili szukam mieszkania, jeżeli tylko ją znajdę szybko, to przylecą do mnie żona i córka, bo to też jest część adaptacji i każdy się lepiej czuje, jak ma rodzinę przy sobie. Dziękuję bardzo. Jeżeli to wszystko, to jeszcze raz Państwu dziękuję. Przypominam, że konferencja prasowa przed meczem derbowym odbędzie się w piątek na stadionie. O 12:30 oprócz trenera będzie zawodnik, kapitan drużyny Arkadiusz Głowacki. Też naszych widzów na YouTubie serdecznie zachęcam do kupowania biletów i do zobaczenia. Do widzenia.